Witam serdecznie. W filmie pokażę, jak przygotować napisy do filmu na YouTubie. Tu już mamy zgrany stenogram z całej treści, 45 elementów. Do Excela wpisujemy ilość elementów, a one powstają przy pomocy Web Speech API Demonstration, który to na odtwarzanym na okienku obok filmie dokonuje na bieżąco transkrypcji z tego, co słychać w wirtualnym kablu audio na tekst. Ale wracając do mojej metody. Mamy film 3 minuty 49 sekund, 45 elementów, wpisujemy 3 minuty 49 sekund, w sumie sekundy, średnio na element, plus przerwa sekundowa i tu nam się wszystko elegancko podstawia. Widać formuły, jakie są. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o informację, plik taki startowy, bardzo chętnie udostępnię. I mamy 45 elementów, które przekopiowujemy do Notepada. Ja już mam gotowy taki czysty element, w którym sobie wyrzucam po prostu napisy i zapisuję do pliku SRT. On zachowuje format odpowiedni dla YouTube'a. Robimy Ctrl-C, Ctrl-V, mamy kopię, zamieniamy na nasze napisy po polsku i równie dobrze, bardzo prosto można sobie te nasze napisy z języka polskiego przerobić na każdy inny język. Google Translator, jak widać, podświetlenie i często używany. Wklejamy nasz tekst po polsku. Oczywiście ten podzielony na 45 elementów, nie ten, który kopiujemy do Notepada. I wybieramy sobie angielski. Od razu momentalnie mamy tłumaczenie. Tłumaczenia są dosyć dobre. Przekopiowujemy sobie tutaj. Archiwizujemy język polski na koniec. I przenosimy język angielski na początek. I od razu nam się podstawiają napisy, które bardzo prosto w kilka ruchów kopiujemy do Notepada. I już save. Ten sam jest nazwa, ta sama nazwa pliku, żeby zachować formatowanie. Czysty SRT. Robimy z niego Ctrl-C, Ctrl-V i zmieniamy na napisy angielski. No i te dwa pliki zaimportujemy sobie do napisów na YouTube, czyli w edycja. Będziemy film wzbogacać o subtitle. Polski już był, testowo sprawdzałem, więc możemy go nadpisać. Zamienimy plik oczywiście. Wybieramy metodę prześlij. Chwilę pomyśli. Oczywiście YouTube nam tutaj ładnie dzieli wszystko zgodnie z tym, jak się wypowiadamy, ale trwałoby to naprawdę bardzo długo. A do takich naszych krótkich filmów instruktażowych można jak najbardziej się posiłkować tymi napisami tak z automatu robionymi i na sztywno dzielonymi. Wybieramy sobie angielski i tak samo przesyłamy plik z napisami do edytora. On tutaj transkrybuje, synchronizuje, ale wybieramy ten nasz stałe segmenty 5-sekundowe i sekunda niecała przerwy. Wybieramy, już mamy świnki transmitowane na żywo. Już opublikowane i tak można bardzo wiele języków dodać. Polecam. Dosyć dobre rozwiązanie. I tutaj już jest koniec naszej transmisji.